Hej, cześć, siemano, jestem Mati, a dzisiaj witam was już na kolejnym challenge'u. W dzisiejszym odcinku będziemy robić to, że na samym starcie zawrócimy, zrobimy jedno okrążenie do tyłu, na mecie zawrócimy znowu, tylko że będziemy jechać już w odpowiednią stronę i będziemy próbować dogonić po prostu stawkę. Dzisiaj weźmiemy Ferrari, bo ostatnio był Mercedes, więc dzisiaj będzie Ferrari. Będzie to tor o nazwie Austria, dokładnie. Poziom kierowcy SI to będzie 0, ponieważ chciałbym ich dogonić jednak, a już testowałem na 15C i nie udało mi się jednak ich dogonić. Przewinięcia włączone, reguła parku zamkniętego, tu macie wszystko, widzicie? Tutaj macie wszystkie rzeczy i najważniejsze to chyba są zasady i flagi. To jest wyłączone, żeby móc się cofnąć, ponieważ gdy to będzie włączone, to po prostu was dyskwalifikuje już na samym początku wyścigu, więc... To by po prostu wam się nie udało, więc musicie to zaznaczyć. Okej, więc widzimy się już tutaj na wyścigu i będziemy zawracać. Nie wiem, jak to się uda, po prostu spróbuję pojechać do tyłu i w prawo i tam do tej barierki się przystać. Po prostu nie zostać strzepniętym przez wszystkich. Więc spróbujmy jeszcze raz. No jak widzimy, trochę z problemami. Ale jednak udało nam się. Bardzo przyjemnie się ogólnie jeździ tym Ferrarką. Tak nawet nieźle się jedzie. Wiedzieliście, że ja takie rzeczy umiem? Bo ja sam nie wiedziałem, że takie rzeczy umiem. Musimy teraz ich sobie tutaj minąć. Dać im miejsce, żeby przejechali sobie spokojnie. O, gdzie mam teraz jechać? Chyba na lewo zjadę. Bezpieczniej. Tutaj sobie taką od wewnętrznej pojedziemy. Już wykroczyliśmy tą linię, więc możemy spokojnie zawracać. Najważniejsze to chyba będzie dbanie o paliwo, ponieważ teraz będziemy mieć bardzo zużyte jakby paliwo. Już nagle nam znikło paliwo prawie z jednego okrążenia na minus 15. Ogólnie to zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Po więcej takich filmów na przykład, co nie? Jak wam się podoba, to bardzo fajnie by było, gdybyście tutaj, wiecie, przyszli, zasubskrybowali i oglądali po prostu często. Będziemy tutaj robić kolejne challenge z F1. Mam parę pomysłów, ale... Czy one po prostu będą dobre? Nie wiem. Celem jest na przebicie 19 miejsca. To jest naszym celem ogólnie. Po prostu, żeby być 19. Znaczy dobrze to nam idzie, bo na razie mamy trzecie okrążenie i już w sumie trochę ich tutaj przejechaliśmy. Najfajniej byłoby wygrać w nim cały wyścig. Jakby to nam się udało, to byłbym naprawdę bardzo zaskoczony. Jak widzimy, już kwiat odpada z sesji, czyli na pewno nie będziemy 20, tylko 19. To teraz naszym celem jest wbicie 18 miejsca w takim razie. Dokonamy już Vettela na szczęście. Czy gaz się nam da, czy nie da się? No to jest pytanie. Problemy z paliwem również już też są. 2 minuty 12 do kupica było 2.37 na początku wyścigu, więc leciutko nam się to nie udaje. Dobra, czuję, że nam się uda. Czuję, że już kupica nie ma z nami szans. To są moje przeczucia. Przecież my się do niego w sumie zbliżamy w bardzo szybkim tempie. To musi nam się udać przecież. No takich rzeczy robiliśmy. Jeszcze połowa wyścigu przed nami. Musi nam się udać, ja w to wierzę. Dlatego jeszcze robimy najszybsze okrążenia. W ogóle mapa zamknięta w takim lesie górzystym i tutaj nie ma nic w sumie dookoła. Las, góry, rzeka, dolina, las, góry. Tutaj nie ma nic więcej. Dobra, teraz pytanie, czy jak już zakupię, to będę 17. Nie, nic się nie zmieniło. Czyli ile ja tracę? Dwa okrążenia do nich? No to nie wiem, czy to mi się uda w sumie już. Dobra, ja po wyścigu spokojnie wszystkich przepraszam, więc się tam do mnie prójcie w komentarzach, że ja tak źle jeżdżę i te sprawy. Ja tam ich poprzepraszam po wyścigu wszystkich. No ale czy nam uda się zrobić jeszcze jedno okrążenie do kupicy, to wątpię. Może jakbym wziął trochę dłuższy tor i inne opony i takie, wiecie. I trochę inne ustawienia, to może by się dało. Może jak się nie uda dzisiaj.
to w następnym jakimś challenge'u za tam parę tygodni czy coś możemy powtórzyć tą próbę, tylko już trochę bardziej przygotowani. Ile do Kubicy? 50 sekund do Kubicy. Ale za krótko czasu jednak, za mało czasu. Może następnym razem będzie lepiej. Challenge'e nie zawsze muszą się prowadzić w sumie. No, opony też już nie trzymają ogólnie za dobrze. Kubica właśnie zaczyna te ostatnie okrążenie. A mi zostało jeszcze półtora do ostatniego okrążenia. Tak, Hamilton już wygrywa, a ja tutaj... A tutaj już niestety... No niestety chyba nic więcej nie zdziałam. No, dostaliśmy karę za to, że nie zjechaliśmy do pit-stopu jak ostatnio. No ale to i tak by nie zmieniło, bo zajęlibyśmy 19 miejsce po pit-stopie, to już w ogóle. Na 100%. Najfajniejsze co było w tym wyścigu to chyba ten drift na początku. Był naprawdę bardzo ładny. No, ale to więcej chyba nie było rzeczy. No, ja trochę jestem zmartwiony tym stanem rzeczy, że tak się jednak, że tak się niestety stało, no. No, już kolejny challenge nam się nie udał niestety. No, trzeci może nam się uda. To musi być jakiś taki challenge, wiecie, trochę lepszy, fajniejszy i łatwiejszy. Więc tak to wygląda. A ja wam, moi drodzy, dziękuję za oglądanie i siema.